Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, w nowym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z haulem, znowu zakupowym. Natomiast tym razem będzie to taki, można powiedzieć, mieszany haul. Będzie tu odrobinka kosmetyków i rzeczy takich bardziej około kosmetycznych, a także będą ubrania. Jakiś już czas zbierałam się do tego, żeby nagrać właśnie taki haul z ubraniami, bo na moim kanale, jeżeli chodzi właśnie o takie ciuchowe rzeczy, to tak naprawdę dwa razy do roku pojawia się haul na wiosnę oraz później na jest sezon taki jesienno-zimowy. I tutaj też starałam się zebrać kilka ubrań właśnie, żeby Wam pokazać już takich stricte na jesień, na zimę, to co sobie kupiłam już w zanadrzu tych chłodniejszych miesięcy. Natomiast nie ma tych rzeczy jakoś bardzo, bardzo dużo i stwierdziłam, że ten filmik też mogłabym właśnie połączyć z tymi kilkoma kosmetykami, które mam tutaj do pokazania, bo też znowu nie chciałabym ich trzymać i czekać, aż mi się nazbiera kolejna partia kosmetyków do nagrania stricte kosmetycznego haula. Chciałabym zacząć ich używać, więc stwierdziłam, że połączę te rzeczy i zrobię jeden właśnie taki mieszany haul. Mam nadzieję, że Wam się taka forma spodoba i że takie mieszane łączenie rzeczy również przypadną Wam do gustu. Zacznę może od kosmetyków, bo tak jak powiedziałam, jest ich tu naprawdę odrobinka. Mam tak naprawdę dosłownie trzy rzeczy i dwie takie bardziej około kosmetyczne, nie stricte kosmetyki. Zacznę może od tego, co kupiłam w drogerii. Drogerii Rossmann już jakiś czas temu. Coś, co czeka, leży nieużywane i czeka właśnie na pokazanie, a następnie trafi do łazienki. Jest to seria produktów, jest to komplet produktów do pielęgnacji włosów marki Dove i jest to ta seria Advanced Hair Series, czyli ta w tych takich tubach. O ile te szampony w tych normalnych, plastikowych, dużych butelkach, one u mnie tak średnio się sprawdzają. Są ok, ale jakoś bez większego szału. O tyle tych jeszcze nie używałam, a słyszałam na ich temat bardzo, bardzo dużo różnych pozytywnych opinii i bardzo je chciałam wypróbować, natomiast w cenie regularnej one kosztują około chyba 25 zł, więc stwierdziłam, że jak na DAF, jak na produkty drogeryjne do włosów, to jednak jest dosyć dużo. Nie miałabym problemu, żeby wydać taką bądź wyższą kwotę, gdyby to były rzeczywiście jakieś bardziej profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów. Natomiast moim zdaniem DAF nie jest wart takiej ceny. I udało mi się trafić na promocję, gdzie te rzeczy były po 14,99, a dodatkowo kupując jeden produkt z serii, drugi był za 10,99, więc tak naprawdę miałam dwa produkty w cenie jednego, jeżeli chodzi o tą cenę regularną. Ja tutaj oczywiście skusiłam się na szampon oraz odżywkę z tej serii Pure Curve Dry Oil i one są do włosów takich suchych, bez blasku, nadających takiej lśniącej poświaty, tak jak Wam już mówiłam w filmiku chyba z Denkiem, pokazywałam tam Wam kilka produktów do włosów, na włosach rozjaśnianych ciężko jest uzyskać właśnie taki błyszczący, lśniący efekt i mam nadzieję, że te produkty mi w tym pomogą. Zobaczymy, nigdy nie miałam, tak jak Wam powiedziałam, produktów z tej serii. Pokładam w nich naprawdę duże nadzieje, mam nadzieję, że się nie zawiodę. Pachną całkiem ładnie, tak bardzo przyjemnie i można powiedzieć ekskluzywnie. Mają taki bardzo fajny, delikatny, ale wyczuwalny zapach. Zobaczymy, jak on będzie się utrzymywał na włosach. Zobaczymy też, jak ten szampon będzie się sprawdzał, bo najbardziej mi chodzi o szampon, o ile odżywki. Tak naprawdę u mnie te drogeryjne wszystkie w jakimś tam stopniu się sprawdzają. O tyle boję się, czy szampon nie będzie mi obciążał włosów, ale o tym się przekonamy. I drugą rzeczą tak naprawdę kosmetyczną, którą mam Wam tu do pokazania, będzie to produkt z działu kolorówka, produkt kupiony w perfumerii Sephora. Szczerze Wam przyznam, że już od dłuższego czasu zastanawiałam się nad zakupem podkładu, takiej troszeczkę marki selektywnej. Chciałam wypróbować coś lepszego, bo zazwyczaj miałam tu produkty typu Bourjois, L'Oreal, Astor i takich typowych marek drogeryjnych. Natomiast chciałam koniecznie wypróbować coś z wyższej półki. Zastanawiałam się nad podkładami Lancome, nad Klinikiem, nad markiem Jacobsem i nad wieloma, wieloma markami właśnie dostępnymi w Sephorze. Ostatecznie jednak, tak naprawdę pod wpływem chwili, zdecydowałam się na zakup produktu marki Too Faced. Jest to podkład Born This Way. Jest to ich, może nie tyle nowość, to taki podkład, który w ich szafie jest naprawdę dosyć ciekawym produktem, jeżeli można to tak nazwać.
Marka Too Faced bardzo polubiłam za ich palety cieni, mam ich bodajże 3, te czekoladowe i u mnie naprawdę one bardzo, bardzo dobrze się sprawdzają, dlatego stwierdziłam, że wypróbuję również podkład, może on u mnie również tak dobrze się sprawdzi. Wybrałam sobie odcień Porcelain, czyli najjaśniejszy, który jest dostępny w Sephorze. Pani konsultantka powiedziała, że one delikatnie ciemnieją, dlatego raczej polecałaby wybrać ten najjaśniejszy, bo wahałam się pomiędzy tym Porcelain, a tym, który jest następny, nie pamiętam, Vanilla chyba, czy jakoś tak. W każdym razie był on też dosyć jasny i żółty, natomiast tak jak mówię, pani w Sephorze powiedziała, że one dosyć ciemnieją, więc raczej lepiej byłoby wziąć ten najjaśniejszy. Podoba mi się to, że jest to szklana buteleczka, która wygląda naprawdę mega, mega elegancko. Jest z takiego mrożonego szkła, ma tutaj zakrętkę oraz pompkę. To, co mi się nie podoba często w tych droższych podkładach, to to, że one nie mają pompki i to dozowanie jest dosyć nieprzyjemne, natomiast ten pompkę ma. Ma oczywiście 30 ml pojemności, 12 miesięcy od otwarcia. Jeszcze go nie używałam, dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście zobaczyć test na żywo właśnie tego produktu na moim kanale, bo jestem jego bardzo, bardzo ciekawa i tak naprawdę już nie mogę się doczekać, aż go użyję. I tą kolejną rzeczą, taką około kosmetyczną, o której Wam tu mówię od samego początku, są to znowu świece i są to znowu świece z Bath & Body Works. Znowu była promocja i znowu pojechałam i kupiłam i znowu twierdzę, że są to świece do nowego mieszkania. Pod ostatnim filmikiem z Holem, gdzie pokazywałam Wam właśnie świece i produkty do z Bath do nowego mieszkania, mówiłyście mi, że te świece są za drogie, że po co w ogóle takie drogie świece, że wolałobyście sobie kupić coś innego do nowego mieszkania. Ja to jak najbardziej rozumiem, natomiast ja osobiście bardzo lubię świece i wolę wydać na nie więcej i chcę, żeby one mi pachniały, dawały fajny aromat w mieszkaniu, niż żeby tylko się paliły. Mają też spełniać jakieś tam zadanie właśnie tutaj w tym wypadku zapachowe. I tym razem trafiłam na promocję, że była chyba jedna plus druga za 50%, czy druga w ogóle jakoś taniej. W każdym razie jedna sztuka wyniosła mnie 65 zł, czyli za dwie zapłaciłam 130 zł. I tym razem wybrałam sobie takie zapachy jak Watermelon Lemonade i jest to z tej letniej kolekcji właśnie takich orzeźwiających, owocowych zapachów. I ona rzeczywiście pachnie jak taka arbuzowa lemoniada, bardzo słodki zapach. Nie wiem jeszcze, czy będę go paliła zimą, bo nie jest taki stricte zimowy, natomiast bardzo ładnie wygląda i bardzo ładnie pachnie i wydaje mi się, że któraś z youtuberek polecała właśnie ten zapach. One się pojawiają raczej tak właśnie sezonowo, bo wydaje mi się, że rok temu były i teraz na lato również się pojawiły. Natomiast drugi jest to nowość, w ogóle jest to nowy zapach, który pojawił się w Bath i jest to Hello Beautiful. On jest już dużo bardziej delikatny, bardziej perfumowany, bardziej kwiatowy. Niektórzy mogą go uważać za duszący, natomiast mi się on bardzo, bardzo podoba. Tutaj na obrazku są jakieś kwiaty, ja niestety na kwiatach nie za bardzo się znam i nie wiem, co to są za kwiaty tutaj narysowane, natomiast wygląda przepięknie i pachnie jeszcze lepiej. Już nie mogę się doczekać, aż go odpalę i najchętniej już w tym momencie bym po prostu go odpaliła, bo pachnie naprawdę super. I teraz przechodzimy już do wspomnianych na początku ubrań. Mam tutaj ubrania z tak naprawdę 3-4 różnych sklepów, więc może zaczynamy. Na początek coś bardzo takiego klasycznego, zwykłego, prostego. Jest to taka zwykła, biała koszula marki Tatum. Nie wiem, jak to się czyta, w każdym razie jest to zwykła, najprostsza, najzwyklejsza, biała, bawełniana koszula. Ona ma taki delikatnie rozciągliwy materiał. Stwierdziłam, że warto mieć właśnie tego typu produkt w swojej szafie. On jest bardzo klasyczny, do wielu stylizacji będzie w porządku, czy do bardziej eleganckiej, czy do jakiejś takiej nawet bardziej na luzie założyć jakiś t-shirt pod spód, czy po prostu elegancko się ubrać do jakichś fajnych czarnych spodni, czy do spódnicy będzie jak znalazł. Ona oczywiście ma długi rękaw, kołnierz, zapinana na guziki. Ja szukałam tego typu koszul w różnych sklepach. Przeglądałam koszulę Ralpha Laurena, przeglądałam koszulę Toma Hilfigera, natomiast one miały ten problem, że były proste i tutaj w biuście rozmiar konkretny był dobry, natomiast w talii one były dużo, dużo za luźne, na plecach mi odstawały i nie wyglądało to najlepiej. Natomiast ta ma tutaj po boku zaszewki, więc jest delikatnie zwężana tutaj w talii, więc fajnie się dopasowuje i bardzo ładnie leży. Ta koszula kosztowała mnie
149 zł. Może nie jakoś najmniej za taką zwykłą, zwyczajną białą koszulę, natomiast warto mieć, a też ciężko znaleźć taka, która będzie zwykła, biała, dobrej jakości i będzie właśnie fajnie leżała na sylwetce. Dalej produkt z Reserved i jest to taka marynarka, trochę narzutka, troszkę takie trochę swetrowo, dresowe, coś takiego dziwnego, delikatnie eleganckie, ale bez przesady, nie jakaś tam wiadomo marynarka od żakietu. Jest to taka szara narzutka, która tutaj się nie zapina, ma taki dosyć duży, nietoperzowy kołnierz. Atrapy kieszeni po boku, co akurat mi się nie podoba, że jest tylko atrapą, natomiast jest to bardzo fajne, jest to zdecydowanie w moim stylu, bardzo dobrze się w tym czuję, a też nie wygląda to tak bardzo luźno, bardzo dresowo, nadaje jakiegoś tam delikatnie eleganckiego smaku całej stylizacji, więc myślę, że jest to całkiem fajny produkt i pierwszy raz tego typu rzecz widziałam w sieciówce i ta narzutka, tam marynarka kosztowała mnie nie wiem ile, 129 zł z tego co pamiętam, natomiast nie jestem pewna, bo tutaj już niestety nie mam metki. Dalej zajrzałam do Hollistera, też muszę Wam powiedzieć, że chodziłam po Galerii Mokotów i szukałam po różnych sklepach jakiejś takiej lżejszej, jesiennej kurtki, która będzie już troszeczkę cieplejsza, która będzie troszkę cieplejsza niż skórzana, a troszkę lepiej będzie wyglądała niż bezrękawnik, ale też nie będzie jakaś bardzo, bardzo elegancka, nie chciałam żadnego płaszczu, żadnej jakiejś tam nie wiadomo jakiej kurtki. I w Hollisterze udało mi się upolować taką szarą, tutaj z miętowymi wstawkami w środku, pikowaną, po boku ma taką elastyczną troszkę wstawkę, nie wiem z czego, w każdym razie tutaj pod spodem ma taką wstawkę z Polaru. Bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie leży, jest dosyć krótka, niestety nie ma kaptura, dopiero po przyjeździe do domu tak naprawdę się zorientowałam, że nie ma kaptura, natomiast no jakoś ten brak nie przeszkadza mi bardzo, bardzo mocno. Ma oczywiście kieszenie, tutaj z tyłu też jest pikowana, naprawdę bardzo fajnie leży, nie jest bardzo gruba, ale myślę, że będzie dosyć cienka, bo ma w środku jakieś takie delikatne wypełnienie i ona kosztowała 369 zł. I ostatni sklep, z którego chcę Wam pokazać ubrania, jest to taki niesieciowy butik, który u mnie w mieście ma chyba 5 sklepów, ale z tego co się orientuję, te butiki są również w Puławach, w Łukowie, w Mińsku Mazowieckim i w Siedlcach, więc jeżeli jesteście z tych okolic, to zachęcam Was do zajrzenia tam. Tam nie ma jakichś bardzo takich markowych ciuchów, natomiast są całkiem fajne produkty, czasami można je upolować w naprawdę fajnych cenach. Czasami są takie, można powiedzieć, szmaty niesamowicie drogie, na które nawet bym nie chciała spojrzeć. Natomiast czasami, tak jak mówię, udaje się znaleźć coś ciekawego. I w tym przypadku udało mi się znaleźć 3 produkty. Jako pierwszy taki zwykły, szary t-shirt z takim rękawem 3/4, go też fajnie można sobie podwinąć i też bardzo fajnie wygląda. Tutaj dekolt ma troszeczkę mocniej wycięty, ja też nie lubię jakichś takich bluzek, które są bardzo tutaj mocno zabudowane, zaraz się duszę, jest mi niewygodnie i źle się z tym czuję. Tutaj też po boku ma takie rozcięcie, które można sobie zawiązać i wygląda to tak bardzo fajnie, luźno. Tutaj na środku ma panterkę w kształcie serduszka i takie srebrne, błyszczące elementy i ten t-shirt kosztował mnie 46,90. Nie jest może jakiś bardzo gruby, ale wydaje mi się, że materiał jest dosyć dobry jakościowo i ten nadruk też jest całkiem fajny, nie powinien zejść po pierwszym praniu. Dalej coś, co może nie jest jakieś bardzo jesienne i zimowe. Jest to taka bardzo cienka, prześwitująca koszula. Bardzo mi się spodobały te błyszczące wstawki. To, że tutaj na kieszeniach ma te elementy i tutaj te cekiny wokół dekoltu. Nie jest to koszula rozpinana całkiem do samego dołu, tylko ma kilka guzików u samej góry. Dosyć duży dekolt i tak jak mówię, jest prześwitująca w takim lekko szarym kolorze. Rękawy też bardzo fajnie można sobie tutaj zawinąć. Ma takie paski do zapięcia i guziczki. Jest też dosyć taka troszeczkę dłuższa, nie jest do samego paska usponi, jest minimalnie dłuższa. Bardzo fajnie się układa, jeszcze teraz na te ciepłe miesiące będzie jak znalazł. Ona kosztowała 69,90. I ostatnia rzecz z tego niesieciowego mojego butiku, to jest taka sukienka, tunika, coś bardzo dziwnego. Ja ją kupiłam, ale przez bardzo, bardzo długi czas zastanawiałam się, czy jej przypadkiem nie zwrócić, bo jakoś nie do końca byłam do niej przekonana.
I to jest coś takiego bardzo workowatego, dosyć grubego, w takim kolorze zieleni khaki. Ona jest delikatnie cieniowana, bo tutaj u góry możecie zobaczyć, że jest minimalnie jaśniejsza, natomiast dół jest troszkę ciemniejszy. Z przodu jest bardziej wycięta, z tyłu jest nieco dłuższa. Rękawów też nie ma długich, ma takie 3/4, bardzo fajnie wyglądają, jak są podwinięte. Dodatkowo ma kaptur i tutaj jeszcze na środku ma taką złotą gwiazdę z cekinów i te cekiny są takie, że można je przekręcać. Z jednej strony są bardziej pomarańczowe, z drugiej strony są nieco bardziej złote. No nie wiem, do samego końca, aż do tego momentu nie jestem do końca przekonana co do tego produktu. Natomiast zobaczymy, może do leggingsów, może do jakichś jeansów będzie spoko. Jak nie, to po prostu, nie wiem, w sobotę po domu będę w tym chodziła. I ta sukienko tunika kosztowała mnie 109,90. Ona jest dosyć gruba i raczej już tak bardziej na te zimne miesiące. A i tutaj ma jeszcze po bokach takie wpuszczane kieszenie. Nie wiem, dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej sukience, czy Wam się podoba, czy raczej nie, czy powinnam ją oddać. Znaczy teraz to już tak jest za późno, żeby ją oddać, ale dajcie koniecznie znać, co o niej myślicie. I to by było na tyle, to już wszystkie produkty, które chciałam Wam pokazać, które w ostatnim czasie udało mi się kupić. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o tym podkładzie z Too Faced Born This Way, czy go miałyście, czy używałyście i czy chcecie test na żywo, bo ja jestem bardzo ciekawa tego produktu. Dajcie też koniecznie znać, czy chciałybyście zobaczyć na moim kanale filmik z pielęgnacją moich włosów. Ja wiem, że już jakiś czas temu obiecywałam Wam tego typu film i nawet się do niego przygotowywałam, natomiast na przestrzeni czasu ta moja pielęgnacja się troszeczkę zmieniła i zastanawiam się, czy chciałybyście zobaczyć właśnie tego typu film, jeżeli chodzi o pielęgnację moich rozjaśnianych włosów, które ostatnio mi przyjdzie w komentarzach, że niesamowicie urosły. Bardzo się z tego cieszę i sama tak naprawdę nie wiem, kiedy one tak urosły, ale osobiście mam wrażenie, że one stoją w miejscu i cały czas są takie same. To by było na tyle, ja się żegnam, zachęcam oczywiście do zaglądania na moje media społecznościowe, bloga, Instagrama i te sprawy. I do zobaczenia już kolejnym razem. Pa!